Na terenie gminy powstanie kolejne boisko, tym razem przy Zespole Szkół nr 1 w dzielnicy Leszczyny. W zdrowym ciele zdrowy duch, staramy się dbać nie tylko o rozwój intelektualny dzieci, młodzieży, ale również o to, żeby po prostu dzieci się ruszały, żeby nie spędzały czasu przy komputerach, laptopach, tabletach. Będzie to kolejny wielofunkcyjny obiekt sportowy na terenie Czerwionki Leszczyn. Z poliuretanową nawierzchnią, bezpieczną. Będzie to boisko, jak mówiłem wcześniej, wielofunkcyjne, do mini koszykówki, do siatkówki, piłki ręcznej oraz tenisa. Prace mają się rozpocząć lada dzień, a zakończenie planowane jest na połowę sierpnia, tak by od nowego roku szkolnego uczniowie mogli cieszyć się nową bazą sportową. Chcemy w ten sposób stworzyć nowoczesną i komfortową infrastrukturę na potrzeby wszystkich mieszkańców, wyjaśniają włodarze gminy. Dodajmy, że na budowę boiska udało się pozyskać ponad 150 tysięcy złotych dotacji z Urzędu Marszałkowskiego. To początek nowej tradycji w Czerwionce Leszczynach. Po raz pierwszy w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym wręczono nagrody w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Potrzeba wskazuje na to, że i w tej dziedzinie mamy szereg utalentowanych, no można powiedzieć, artystów, ale to są i grupy śpiewacze, i także indywidualni artyści, którzy swoją działalnością rozsławiają gminę i miasto Czerwionka Leszczyny. Stąd też włodarze postanowili uhonorować tych, którzy swoją działalnością kulturalną wyróżniają się. Nad wyborem tych osób obradowała specjalna kapituła. Wybór był bardzo trudny, przyznaje przewodnicząca kapituły Grażyna Strzelecka. Bardzo trudne. Wpłynęło 13 wniosków w różnych dziedzinach za całokształt, za propagowanie kultury. Wszyscy nasi wykonawcy są tak doskonali, dzieci wspaniale grają, że wybór był bardzo trudny. Ostatecznie nagrody łącznej puli 20 tysięcy złotych przyznano 7 osobom oraz organizacjom. Wśród nagrodzonych była m.in. Katarzyna Grzegorzyk, kierownik artystyczny i choreograf formacji tanecznej Zygzak. To ogromne wyróżnienie, mówiła nagrodzona. Teraz, kiedy udało nam się zdobyć także medale Mistrzostw Świata, to nie jest tak, że to już jest koniec naszych marzeń i one niekoniecznie idą gdzieś zwyż, no bo tu jakby troszeczkę będziemy poszerzać, myślę, swój repertuar albo chcieć, że tak powiem, pełniej, z pełniejszymi workami medali wracać z imprez. Dodajmy, że uroczystość uświetniły oczywiście występy nagrodzonych. Henryk Sienkiewicz jest okej, czy też nie? Nad tym debatowali uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Czerwionce Leszczynach po zakończeniu konkursu czytelniczego, który jest już tradycją w gminie. Uczestnicy w krótkim pisemnym wypracowaniu musieli popisać się swoją wiedzą na temat twórczości polskiego noblisty. Nasza szkoła od wielu lat organizuje konkursy czytelnicze, ponieważ należymy do liderów akcji Cała Polska czyta dzieciom i zawsze te konkursy były w czerwcu. W tym roku wyjątek, bo przygotowujemy się do stulecia szkoły. Poza tym mamy rok Henryka Sienkiewicza. Gimnazjum nosi od kilku lat imię Henryka Sienkiewicza, a szkoła podstawowa w tym roku przyjmie to zaszczytne imię. Dlatego też tegoroczny konkurs pod nazwą My Wszyscy z Niego poświęcony był Sienkiewiczowi. Do rywalizacji stanęło blisko 30 uczniów ze wszystkich szkół z terenu gminy. Jak się okazuje, młodzież lubi Henryka Sienkiewicza. To patron, który nie tylko wnosi cele patriotyczne, wychowawcze, ale również te elementy przygody, które szczególnie uczniom szkoły podstawowej, czyli tym uczniom młodszym, są bardzo bliskie. Po zakończeniu konkursu odbyła się debata, podczas której uczniowie dowodzili, czy Sienkiewicz jest okej, czy też nie. Nie bez powodu otrzymał Nagrodę Nobla i nie bez powodu jest jednym z najbardziej poważanych pisarzy polskich w naszej historii. Dlaczego Sienkiewicz nie jest okej? Ponieważ jego powieści są zbyt długie, pisane archaizmami. Dodajmy, że Zespół Szkół nr 3 świętować swoje stulecie będzie już 19 i 20 maja. Razem zadbajmy o ziemię. Pod takim hasłem w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym odbył się międzyprzedszkolny konkurs piosenki ekologicznej. Jego organizatorem było przedszkole nr 6 pod Jarzębiną. Zgłosiło się 8 przedszkoli, oddział przedszkolny. Będą śpiewać piosenki o tematyce ekologicznej. Będą soliści, będą duety, będą tercety
I podstawowym naszym założeniem było to, żeby po prostu była tematyka oczywiście związana z ziemią, z dbaniem o ziemię. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem śpiewały o tym, jak ważne jest poszanowanie środowiska i otaczającego nas świata. Okazuje się, że dzieci są świetnie wyedukowane w tym zakresie. Bo jak jest brudne, to takie rzeczy nie zaczysta i jak wyrzuca się też do wody, to może zrobić się brudna woda i zwierzęta mogą zachorować. Jakie są kosze do wyrzucania śmieci? Jakie one mają kolory? Niebieski. Jaki jeszcze? Żółty. I? Zielony. Dlaczego trzeba wyrzucać śmieci do kosza? Żeby się nie zbierało zanieczyszczone powietrze. A co to jest segregacja? Tak, żeby przetwarzać, dać śmieci, żeby było coś fajnego. Dzięki takiej wiedzy najmłodsi mieszkańcy edukują też swoich rodziców i dziadków. No myślę, że jest to taki pośredni sposób i taki bardzo, powiedziałabym, inteligentny dotarcia do osób starszych, no bo jednak mimo wszystko jak dziecko powie mamusiu, a czemu tak, a nie inaczej, no to jednak osobę dorosłą to troszeczkę jak gdyby da osobie starszej do myślenia. Występy artystów z uwagą obserwowały przedszkolaki oraz zaproszeni goście, przewodniczący Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach Bernard Strzoda, dyrektor MOKU Mariola Czajkowska, a także komisja konkursowa oceniająca wykonawców. Za pomocą dźwięków, smaku i zapachu, tak zwiedza świat Hanna Pasterne, niewidoma podróżniczka, pisarka i wolontariuszka. O swoich pasjach opowiedziała uczniom podczas spotkania w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym, które zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna. Biblioteka Publiczna tym razem postanowiła stworzyć spotkanie autorskie, zorganizować spotkanie autorskie dla większej grupy czytelniczej, dla gimnazjalistów. Tak się składa, że mnóstwo osób, mnóstwo wychowawców, nauczycieli było zainteresowane tymże spotkaniem autorskim z panią Hanną Pasterny, dlatego postanowiliśmy zorganizować je w zaprzyjaźnionym CKE. Pełna pomysłów i energii pani Hanna czerpie z życia i pokazuje, że warto być aktywnym, dostrzegać i doceniać to, co dobre. Nic dziwnego, że spotkanie autorskie z jej udziałem cieszą się ogromną popularnością. Chciałabym z jednej strony opowiedzieć właśnie o moich podróżach po Polsce, Europie i Stanach, zachęcić też młodzież do podróżowania, ale też do takiej otwartości na innych, bo na przykład no są różne możliwości, na przykład europejski wolontariat. Ja też byłam na takim wolontariacie w Belgii. Hanna Pasterne zwiedziła Stany Zjednoczone, Niemcy, Francję, Czechy, Słowację, Belgię czy Szkocję. Nawet ziąb i deszcz nie przestraszył mażerotek, które 24 maja zaprezentowały się podczas kolorowej parady. Ulicami Czerwionki Leszczyn przeszło wprawdzie nie 900, jak było zaplanowane, ale kilkanaście mażerotek, które maszerowały w takt dwóch orkiestr i przyciągnęły uwagę mieszkańców. No niestety zimno i nie chcieliśmy narażać zdrowia uczestniczek. Blisko 900 chcieliśmy je pokazać wszystkie, ale ze względów zdrowotnych zostaną niestety w sali. W Leszczynach również mieszkańcy mogli podziwiać piękne młode dziewczęta, które wiele pracy, serca i nawet wyrzeczeń wkładają w swoje prezentacje. Myślałam najpierw, że to jest super sport i to jest super sport, ponieważ musiałam schudnąć jako małe dziecko. Pomogło mi w tym właśnie mażoretki. Osiągnęłam sukces, ponieważ schudłam i nauczyłam się wielu rzeczy. Tak, mamy dwa razy w tygodniu trening, zawsze ćwiczymy, jest z orkiestrą, przed występem przemarsz. Dodajmy, że ilość uczestników festiwalu sprawiła, że w tym roku potrzebne były dwie orkiestry. Orkiestra Miejska Dębińska oraz zaprzyjaźniona Orkiestra z Białej. W tym roku mamy 25-lecie istnienia, więc nie jest to aż tak bardzo stara orkiestra, ale posiada już swoje tradycje. A jeżeli chodzi o mażoretki, to współpracujemy już też od kilku dobrych lat. Wszyscy zresztą wspólnie ćwiczymy w Bialskim Centrum Kultury. Również mażoretki z Białej uatrakcyjniły tegoroczną paradę ulicami miasta. Zaś w Centrum Kulturalno-Edukacyjnym od 8 rano do 20 wieczorem odbywały się zmagania pomiędzy grupami mażoretkowymi, które walczyły o tytuł najlepszej w poszczególnych kategoriach. 100 kilometrów na stulecie szkoły, taka impreza sportowa odbyła się na stadionie w Czerwionce. Od ponad roku zespół szkół, a właściwie szkoła podstawowa numer 5, która wchodzi w skład zespołu szkół numer 3, przygotowuje się do obchodów stulecia szkoły.
Przeprowadziliśmy bardzo wiele różnych konkursów, które przygotowują nas do tego jubileuszu. No i został jeszcze ten akcent ostatni, który dzisiaj chcemy szczególnie podkreślić, to właśnie zawody sportowe. W biegu udział wzięli uczniowie, nauczyciele, absolwenci, rodzice i zaproszeni goście. Słowem, przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem. Biorę udział w tym wydarzeniu, ponieważ uważam, że to jest super akcja na promocję naszej szkoły, tym bardziej, że w tym roku obchodzimy 100-lecie, więc 100 kilometrów to jest idealna akcja, żeby tą szkołę promować. Bardzo się cieszymy, wspieramy w tym 100-leciu, w tym biegu. Będziemy też biegać jako doping. Biegam, ponieważ chcę pokazać, jak nasza szkoła organizuje nam nasze 100-lecie. Chcemy po prostu udowodnić, że nasza szkoła jest na sportowo, że to jest WF z klasą. Trzeba dodać, że od 2 lat szkoła bierze udział w ministerialnym programie WF z klasą i właśnie w jego ramach m.in. odbył się ten bieg.